Siemaneczko. Musiałem opowiadać, jak ratuje ziemniaczki. Nie wiem, czy to coś cieszy, odratuje. Bo wyglądają miejsca, taki tu jak jesteśmy w tym miejscu teraz. Zobaczcie, jaki jest plac. Może jeszcze to deszczowanie, co się tu zmoże. Tam dalej są troszkę lepsze. To są katania, ziemniaki katania. Ale, co chciałem powiedzieć. Dziki weszły oczywiście. Nie do że susza. To jeszcze dziki. Tu mi rozpierniczyły. Powywalały i poszły. Tu gdzie już jest podlane, skurwielce jedne. No co, woda by jednak stoi, ziemia lekkawa. Leje na najwolniejszym posuwie, jaki mam w deszczowni. I to pole na dwa razy wezmę, także dziś się będzie lało do wieczora, pewnie jeszcze jutro z pół dnia. 30 redlin. Zajmuje mi naraz. 30 redlinek. No, deszczownia, ale to wam powiem, jest dramat. Dramat, a zobaczymy, czekajcie. Zobaczymy, co tu jest pod krzakiem. Wyrwiem i tak suchy, i tak, wszystkiego się nie zmarnuje. W ogóle jest tu coś? Zobaczcie, jakie będą plony. Zarąbiste. O. Pięć kartofli, popiele. O, nie wiem, czy tam wszystkie wygrzewałem. Drobne, drobniutkie. Gdyby ta woda się, ale patrzcie, dokąd. O, dalej się mogę palca wbić. No tu jeszcze dwa, dobra. Dalej palca nie mogę wbić. Popiół. Popiół, dokąd silny. Jak te rośliny mają? O, jeszcze ciekawe jestem, czy to nawadnianie jeszcze ich wspomoże. No może powinno być wcześniej, ale po prostu nie jestem w stanie wszystkiego naraz nawodnić. Dlatego mówię, przestawiłem tu dzisiaj rano, znaczy rano, po obiedzie. I leję na najwolniejszym posuwie, żeby tej wody to jednak złapało. Może. Myślę, że dopóki cokolwiek zielone krzaki, to jeszcze coś wykorzystają tej wody. No. Dziś alerty przychodziły, jakie mają być burze. 5 kropli spadło. I po wszystkim. Dobra, słuchajcie. Nie truję wam więcej. Podlewam. Na razie, cześć.